Posiedziałyśmy ze Stefcią 2 dni w domu, a nawet nie całe. Już nas zaczęło nosić. Także lecimy na weekend. Asia, nadciągamy! To jest bajka. To jest bajka i to jest takie spełnienie moich marzeń, czyli stajnia przy domu. Asia ma 3 konie, Aquariusa, Lady i teraz jest malutka Lilu. No a wokół hektary bezkresne do przemierzania. Mamy konie prawie gotowe, bo pan prezes był tak uprzejmy, że je zrobił, jak my byłyśmy w firmie. Dzięki Marcin wielkie. A widzę, że tutaj ekipa ma swoje plany. Nie, czekaj, jeszcze nie. Załadowany łuk i strzały. I takie cudowne popołudnie. Lilu jest córeczką Lady. I najspokojniej się czuje przy mamicie. Wariactwo malutkie. Jakie to słodkie, że dzieci się bawią w basenie. Chodźcie. Foki nasze, chodźcie. Chodźcie, foczydła. A to jest farcik, czyli pies stróżujący. Żeby mu się wygodnie pilnowało domu, to dostał szezlong. Tak. Moje śliczne. Farcik jest znajdką. Został jako szczeniaczek wygłodzony, porzucony tutaj u nich pod bramą. A się obudziło piszczenie. I tak znalazłem domek, tak? Domek. Mój kochany. No i jak większość znajdek, teraz jest skończonym hrabią. Kolejna niespodzianka i kolejna atrakcja, którą Asia mi zapewnia i dzieciakom. Jedziemy odwiedzić stary majątek rodziny Czartoryskich w Starym Sielcu. O, tutaj oni mieszkali. Aha. W tej chwili należy to do instytutu i tutaj jest to dzierżawione przez po prostu kierownika tego gospodarstwa. Do tego piękny park. Zobacz, jak jeszcze to słońce dla nas zachodzi, słuchajcie. Ten Zdzisław Czartoryski miał dzieci oczywiście i między innymi miał syna Olgierda, który spotkał arcyksiężniczkę, czyli to był najwyższy stopień. Tak. Nie było w Polsce arystokracji już, nie było już królów. Był książę Czartoryski, a arcyksiężniczka Mechtylda Habsburg, której rodzice byli właścicielami browaru w Żywcu. Woda, Żywiec, Woda Żywiec, piwo Żywiec. I ona była wspaniałą partią. Oni z miłości się spotkali. I na dodatek było... się spotkali z miłości. Tak, i tu było ostatnie staropolskie wesele, na które zjechała cała arystokracja. Ubrani wszyscy byli po staropolsku. Pójdziemy, zresztą już możemy iść, to wam wszystko powiem i pokażę. Więc jej ojciec, niesamowicie majętny człowiek, postanowił im dać pieniądze na wybudowanie pałacu na miarę ich tak, statusu. Do tego projektu został zatrudniony Roger Sławski, czyli typowy architekt, który projektował w Polsce dwory w stylu polskim. I rozpoczęła się budowa w 1915 roku. W sumie tam jest data. Jest data, ale niestety później nastąpił kryzys ziemiaństwa, a ponieważ Olgierd Czartoryski był niesamowicie dobrym i przedsiębiorczym człowiekiem, to on, ponieważ był ten kryzys ziemiaństwa, nie chciał sobie pozwolić na to, że zwalnia ludzi, nie mają co jeść, a on sobie tymczasem buduje pałac. I oboje postanowili, że oni te pieniądze przeznaczą jednak na utrzymanie tego całego tu gospodarstwa i żeby ludzie mieli z czego żyć, bo autentycznie no, był kryzys w Polsce wtedy, nie? Trójkę dzieci, Cecylię, Izabelę, nie, czwórkę Adama i Konstantego. Moja rodzina na przykład też miała z nimi do czynienia, bo już te córki Olgierda, czyli Cecylia i Izabela, konno przyjeżdżały na leśniczówkę w Rochach, która należała do Olgierda, a tam pracował mój pradziadek, który był u nich leśniczym. Na tej polanie było to ostatnie staropolskie wesele. Tu były, ja wam później w domu pokażę zdjęcia, tu były porozstawiane namioty,
wiesz, mężczyźni w kontuszach, po prostu no cudowny spektakl ubrań i o tym weselu pisano w Gazecie Wiedeńskiej. Naprawdę? Tak. Mechtylda na przykład dostała w posagu serwis ze srebra na 45 osób, ze sztućcami, z łyżeczkami, ze wszystkim po prostu, co tylko można. Asia działa aktywnie w stowarzyszeniu opiekującym się tym zabytkiem i we współpracy również z właścicielami. No, mają takie plany, żeby ten obiekt przywrócić do świetności i żeby stał się takim centrum życia kulturalnego w okolicy. Życia społecznego, artystycznego. Tu mogą być organizowane wystawy. Historycznego. Masz rację, Stefa, dokładnie tak. A jak to wygląda, Asia? Czy teraz, teraz jest co? Odbywa się renowacja? Czy zbieracie, stowarzyszenie zbiera fundusze? Czekamy na to, żebyśmy mieli drogę dojazdową. Drogę dojazdową. Mhm. Bez drogi ani nie możemy wystąpić o media typu prąd, ani nie możemy... Tak. No nie możemy nic. W zasadzie budynek jest w stanie deweloperskim takim, na te dzisiejsze czasy, jakbyśmy to nazwali. On ma ponad 100 lat, a jest tak w niesamowicie dobrej kondycji, że no to aż się prosi, żeby coś z tym zrobić. Żeby coś z tym zrobić. Tak. No i co? No i jak będziemy mieli drogę, to na pewno mamy plan, że chcemy tutaj organizować, na przykład w zeszłym roku robiliśmy rajd konny śladami Czartoryskich, to chcielibyśmy, żeby w tym roku stąd wystartował, bo nie mógł, bo nie było drogi. Okej. Okay. Ten rajd był, zdaje się, dobroczynny. Tak. Dobrze tak, pamiętam? Tak, tak. No każdy rajd staramy się też robić dobroczynny. Tak, robić dobroczynny po to, żeby później też mieć środki na przywrócenie jakoś do użytku tego miejsca, bo no tu brakuje nawet schody, by trzeba było naprawić takie rzeczy, które spowodują, no, że tak. Wszyscy mieszkańcy by tu mogli po prostu z tego miejsca fajnie korzystać. Bo ten Roger Kłacki miał też taki plan, że on powstanie na stawach, nie? Tak, jest pałac w Łazienkach na wodzie, tak. To tu on chciał też mieć, ma taki plan. I tutaj generalnie są stawy, one są porośnięte w dużej mierze trawami. Trzcinami, trawami, tak. Trzcinami, tak. Ale generalnie zamiar był taki, że... Boże, jakie to jest ogromne. Tak, że on chciał, żeby tu były, żeby tu była woda. I ta woda jest. Tu na przykład przed nami jest cis, który jest pomnikiem przyrody już. Nie no, przepiękne założenie. Przepiękne założenie. No my wpadłyśmy, słuchajcie, prosto z koni z Asią, bo przyjechałam na weekend i zawsze się wydaje, że 3 dni to jest tyle czasu, a tak naprawdę to zasuwamy jak małe samochodziki, żeby wszystko zobaczyć i o wszystkim usłyszeć. Zobaczcie. Może oddalę. Tu jest Wojtuś. Dzieciaki cudnie zbierają śmieci po póki jest jeszcze jasno, jakichś brudasach, którzy je zostawili. W sensie nie dzieci zostawili, tylko śmieci zostawili. Był tam niesamowite to jest. Kinga, czy ty nie uważasz, że to wystarczy teoretycznie wstawić okna i zrobić podłogę? Wiem. Wiem, żeby to działało. Tak, same te ściany są już wystarczającą dekoracją. Dojeżdżamy teraz do kościoła w Jutrosinie, ufundowanego przez Zdzisława i Elżbietę Czartoryskich, czyli rodziców Olgierda, który się ożenił później z Mechtyldą. A w samochodzie toczy się żywiołowa bardzo rozmowa, ponieważ my z Asią chcemy obejrzeć, Asia chce mi pokazać dzieła sztuki artystów z 20-lecia, 30-lecia międzywojennego. A dzieci chcą wrócić łupać i... Lód. Co dzieci chcecie łupać robić? Lód. Łupać lód w basenie. I teraz Aśka mi opowiada, że słuchaj, kossak, fałat, wszystko zobaczysz, polichromię, Czukowskiego. Imsza święta jest. No, to chyba jutro. To chyba wrócimy jutro, jest. Bo no. Jest, jedziecie łupać lód. No a tutaj wiadomo, że dzień spędziły szczęśliwe dzieci. Buty się suszą przy kominku. Znaczy się, była dobra impreza na zewnątrz. I ekipa gotowa do robienia pizzy. Wujek zarządza tutaj. Musicie dzieciaki. Rozwałkować na taką wielkość. Tak, proszę. Tutaj macie średnicę. Proszę bardzo, wałkujemy. Tak. Mocno dociskamy. Umyj ręce, Stefan. Mocno. Tak. Ja muszę obrócić. Tak. I obracasz na obrócę. I tu nie ma żartu, bo tu jest prawdziwy. Marcin, nie poparzysz się, jak za to dotknę? Nie poparzysz.
Prawdziwy piec do pizzy. Zdolne te. Co mogę powiedzieć? Zdolne te nasze dzieci są niesłychanie. Pokaż, Stefka, przepiękna. Moja pizza trochę. Trochę? No, znaczy, że nałożyłeś wystarczająco. Piękna. Naprawdę super. Cudowny poranek w jutrosinie. Stajnia tonie w słońcu. A my siadamy do śniadania. A dzisiaj, kochani, jedziemy bryczką zwiedzać kościół w jutrosinie. Moja kochana śliczna. Kochana śliczna i Lady Jasia oczywiście. Kochane śliczne. A ty, pani prezes, co? Już zapakowana? Hrabina już na wodkę. Hrabina już w powozie. Jak każdy porządny koń, najchętniej by nic nie robiła. Prawda? Bym sobie dreptała i skubała, ale wyglądasz po prostu jak skandynawska księżniczka w tym ogłowiu. Pani hrabinia dzisiaj powozi? A arcyksiąże obserwuje nonszalancko. To co, dzieciaki, jedziemy? Jedziemy. Jedziemy? Fu, jak powiedzieli, tak zrobili, jedziemy do kościoła. Aśka, do jakiego kościoła jedziemy? Jedziemy do kościoła pod wezwaniem świętej Elżbiety w Jutrosinie. Jest to bardzo okazała budowla. Naprawdę, bym powiedziała, interesująca na tle naszego powiatu, czy nawet województwa. Kościół w Jutrosinie. A oto wnętrza. No słuchajcie, to robi wrażenie. Dawno nie widziałam tak pięknego kościoła. Wow. Nad ołtarzem witraże. Mechofera. O, teraz udało mi się, doskonale je widać. Coś pięknego. A tutaj obraz fałata. Spójrzcie na te secesyjne anioły. To jest jakiś obłęd. Samo to sklepienie jest tak piękne. Organy. Nieprawdopodobne detale. Schodzimy jeszcze do krypty. Rodziny Czartoryskich, Pogoń Litewska. Herby Pogoń Litewska, okej. Okay. Tak. I w krypcie spoczywa książę Zdzisław Czartoryski. Tak. Tu mamy Adam Konstanty. I tutaj są siostry, albo też jest jedna siostra, która była siostrą zakonu. Ojej, jakaś mała trumienka. I dziecko Wandzia, tak, która po prostu zmarła mając 2 latka. Zwiedzamy. Jutrosin. Pogoda nam sprzyja. A Stefcia oczywiście już głodna, jak każde dziecko w podróży. Przejechała się 10 minut i już musi zaspokoić głęboki głód śniad, bo śniadanie było przecież pół godziny temu. A tam w oddali pałac, czyli to było zakończenie tak naprawdę, ten zalew był zakończeniem. Ale zalew powstał niedawno jako zbiornik o charakterze retencyjnym, bo tutaj były podlewany był Jutrosin. Szybka przekąska, herbatka. Lady! A ktoś tutaj już chyba chce jechać. Kolejny zabytek w Jutrosinie, to jest kościół Świętego Krzyża. XV wiek, kiedyś był drewniany. Potem został zmieniony, ta architektura pruska, mur pruski. Jest to najstarszy kościół w gminie.
teraz taka pora roku, że jest ziemia, ale normalnie są tutaj pola całe w kwiatach. Jasia zamówiła nam zabieg na włosy. U mnie widać, u Jasi też widać. Proseczko się polało. Czyli co, weekendzik idealny. Tak. Sobotni wieczór. Jutro już niestety wyjeżdżamy. Szykujemy się do kolacji. O, właśnie. Ostatnia atrakcja weekendu. Asia nas zabrała do Muzeum Rogali. Wojtek cierpliwie czeka. A Stefcia? No i bardzo dobrze. Tradycyjnie szablą. Stefka, ty masz talent. No nie wiem. No nie wiem? No zobaczmy. No jest, to teraz drugą minie. Bardzo dobrze ci idzie, tak? Robisz to powolutku, nie szałaputnie. Myślę, i uważasz na paluszki. Co my tu mamy, co my tu mamy? Jak za piękne miejsce. Kulbonki będą gotowe, to wyciśniemy na nie nadzienie, ale najpierw sobie sprawdzimy tutaj sufity. Jak to w ogóle wyszło. O, o błąd. No, przyszedł dział jakości, będzie narzekał, tak? Co my tutaj mamy? No całkiem fajny trójkąt. Słuchajcie, i ten drugi sobie sprawdzamy, tak? Zrobisz jedną długą. A teraz minę, kochani, środek, nadzienie. Tak? O. Biały mak, orzechy, skórka pomarańczowa, rodzynki i biszkopty. No i tutaj, no może najpierw zacznij od tego. O, proszę bardzo, to jest taki startowy. Franek. Ale fajnie. Pokażcie dzieciaki. Ale fajnie. Tutaj nieapetycznie wygląda. Ale fajnie. No, jeszcze nie jest upieczony, tak? Poczekaj, Stefan, nie umiesz. No, zawincie tak. Uznający goście mogą przyłączyć się do tradycyjnej trawy. Wszyscy zajmują się a oto widok z okna muzeum. Wprost na słynne koziołki.